margines kłamstewek. Bo z reguły, jak jeszcze człowiek czegoś nie ma, no to w tych marzeniach musi sam siebie okłamać. W tym systemie kłamstewek trzeba się tylko wystrzegać wierutnych kłamstw. Nie można czegoś tak zakłamać, żeby ludzie źle cię odebrali. I co się dzieje dalej? Po planie marketingu pojawiają się trzy typy ludzi. A, B, C. Kto to jest A? A, wspaniały biznes. Ja buduję ten biznes. 50 list, nazwisk na listę. 200 dopiszę jeszcze po południu. I wykonuję telefony. Kupuję od razu biznes, rejestruję działalność i startuję. To jest ten A. Kupuję te wszystkie bilety i kasety, wszystko kupuję i pracuję. To jest A. Czy chcielibyście być w życiu A? Czy C? A więc bądźmy A. Osoba typu B to jest osoba, która co powie? Ja bym to robił, ale ja nie mam czasu. Super, my też szukamy takich ludzi, którzy nie mają czasu. A czy kupujesz pastę, mydło, szampon, witaminy, telefon? I ja dzisiaj rano myłem włosy. Później założyłem sobie balsam na włosy. Dzięki Bogu jeszcze mogę się pochwalić, mam dużo włosów. Później użyłem trochę lakieru. Później, moi drodzy, zacząłem się golić. Tak. Pianka, teraz jeszcze nie ma. Krem po goleniu. Później umyłem zęby. Popatrzę, szczoteczka też nasza! Później założyłem czystą bieliznę. Uprano w tych produktach. Później założyłem buty. Oczyściłem. Coś brudne już dzisiaj, nie? I moi drodzy, użyłem później perfum, tak? Później odświeżyłem sobie usta. Później, przed spotkaniem, połknąłem jeszcze kilka witamin! Biznes jest tak prosty. Być 100% użytkownikiem. I co później? Ludzie pytają, skąd masz takie piękne włosy? Dlaczego ci nie wypadają, a mi wypadają? Dlaczego? Dlaczego tak ładnie wyglądasz? Jesteś taki pachnący. I co się dzieje? Obrót, obrót, obrót. I kolejny punkt to to, że mamy taśmy. Wiecie, co to za siła? Mi najlepsze jedno. Czas na ludzie. Ludzie, którzy też oszaleli i wrócili z Australii do Polski, nie? Tam mieliśmy hotel, zostawili hotel i to wszystko, wrócili do Polski i mydło sprzedają, wiecie? Perwersyjne, co ci ludzie robią. I ja słucham na tych kasetach te historie. Ciągle słucham. I co tydzień nowa taka kaseta przychodzi. I za tydzień znowu nowa. I jeszcze w międzyczasie dla liderów nowa. I ja te kasety kładam i słucham. I słucham. I słucham. Dlatego mi dzisiaj się łatwiej mówi. I zachwyt z tych kaset. I słuchajcie tych kaset. Dzień i noc słuchajcie tych kaset. I ja słucham. Ile kosztuje kaseta? Dużo pieniędzy. 16 zł. Ten plastik nie kosztuje tyle. Ale wiedza, która w środku. Informacja. Pamiętajcie. Now this is a very special technique you can practice in the mirror. To jest bardzo specjalna technika, którą powinniście praktykować przed lustrem. You gotta learn to stand like this. Musicie się nauczyć tak właśnie w takiej pozycji stanąć. Go like this. Trzymać tak kasetę. Smile like an idiot. Uśmiechać się jak idiota. And do this. I robić coś takiego. This is your morning exercise. To jest wasze ranne ćwiczenie. Okay? Now what you do? Co w tej chwili robicie? What we would do is better to leave the tapes in the case. It's sharper. Najlepiej, jeżeli zostawiacie takie kasety w tych opakowaniach, są ostrzejsze. So I arrived at this guy's house. Więc ja podjechałem do tego domu, do tego faceta. Zapukałem. Uśmiech. They opened the door, see you standing there. Otworzyli drzwi i zobaczyli, że stoicie tam. Their faces,
The Amway guy. A jego twarz była, to jest ten facet z Amwaya. They're usually not excited to see you. W tym momencie naprawdę, normalnie oni nie są podekscytowani zobaczyć ci jeszcze raz. Say, I was listening to this tape and I was thinking about you. Here, listen. I ja powiedziałem, ja słuchałem tej taśmy i właśnie wtedy pomyślałem o tobie. Masz to, posłuchaj. And you push it in his face. I momentalnie pchasz tą taśmę w jego twarz. When the tape is coming for their eyes, w momencie, kiedy ta kaseta prosto idzie w jego oczy, fast, szybko, they grab it. Oni łapią to. They never lose an eye, never. Oni nigdy nie chcą stracić oczu. Now he's got a tape in his hand. W tym momencie macie to, co chcieliście osiągnąć. Taśmę w jego dłoni. Then you walk into your next follow-up. Kiedy pójdziecie do następnego swojego follow-up, następne spotkanie, walk in like this. Wejdźcie w ten sposób. Puk, puk, puk. They say, can we get you something to drink? Oni zapytają, czy możemy dać tobie coś do picia? Tak. They say, would you like a seat? Czy chcesz usiąść, zapytają. Tak. Then eventually they say, what's that in your mouth? I w końcu może się zorientują i zapytają, a co trzymasz w zębach? I'm glad you asked. I wtedy wyciągnę i powie, o, cieszę się, że zapytałeś o to. Uczyć wszystkich naokoło. No limit, get them out there. Paszmy do grupy. W grupę. Duplikacja. Get the duplication out, get the tapes out. To jest jedyna droga, żeby duplikować. Then you could be lying on the beach in wtedy Hawaii. Możecie się położyć na plaży w Hawajach. You're in Hawaii, just getting a suntan. I zbierać słoneczne promyki. Your business is growing. A biznes rozwija się. Bardzo wielu ludzi, którzy przyjeżdżają do nas z zachodu, tych diamentów, szmaragdów, innych naszych dystrybutorów o określonych kwalifikacjach, już ma ten luz związany z kasą, którą mają w kieszeni. My jeszcze tej kasy nie mamy, ale już się czujemy tak, jak powinniśmy się czuć. Już ten sukces jest zawiązany w naszej podświadomości. I tak trzeba trzymać, tak trzeba postępować, takim trzeba być. Człowiekiem sukcesu, który już ma go zaprogramowany. 90 dni na wypracowanie nowych, pozytywnych przyzwyczajeń. I my tutaj mamy taki arkusz. Ten arkusz jest podzielony na miesiące. I możemy sobie tutaj zaznaczyć, czy wypełniamy każdego dnia solidnie pewne nawyki, które pomogą nam budować swoją osobę, rozwinąć swoją osobowość. Pięknie się zaczyna. Czytam 30 minut rekomendowane książki. Uważam, że wszystkie książki, które napisano, przynajmniej dla młodzieży, są pozytywne. Ja przypomniałam sobie taką książkę, którą czytałam w wieku 10 lat. Nie pamiętam, jakiego była autora, ponieważ w wieku 10 lat nie zwracałam uwagi, kto napisał jakąś tam książkę. Wiem, że miała tytuł głównej bohaterki, był to tytuł Polianna. I co mnie zaciekawiło w tej książce, oczywiście nie wiedziałam, że to jest jakaś tam pozytywna książka, bo wtedy do mnie to oczywiście do głowy w ogóle nie przyszło, ale była to dziewczynka, nieduża, która straciła rodziców, była całkowitą sierotą i wychowywana była przez dalekich krewnych. I w miasteczku, do którego przybyła, potrafiła działać coś takiego, że wszyscy byli szczęśliwi. Mnie najbardziej utkwiło w pamięci, jak ta mała dziewczynka wytłumaczyła sąsiadowi, który chodził o kulach, że te kule są dla niego dobrodziejstwem. To znaczy, może dzięki temu chodzić, może sobie wyjść wiosną do ogródka, popatrzeć, jak kwitną jabłonie. To najśmieszniejsze również, może się tymi kulami odganiać od jakichś psów, kotów i tym podobnych zwierząt. Jeżeli oglądamy telewizję i mówią, jakie to są wojny, ile to było wypadków, kogo zabili, kogo zamordowali. Przecież my na to nie mamy żadnego wpływu. A jednak gdzieś to zaczyna zakodowane być w naszej podświadomości. I my zaczynamy to pielęgnować. Zaczynamy się nad tym zastanawiać. A przecież nie o to chodzi.
bo to nas nie dotyczy. Tutaj przy tej telewizji myślę, może dla kogoś to dziennik telewizyjny jest bardzo negatywny, jeżeli się tym bardzo ekscytuje na niekorzyść. Myślę, że musi też odpowiednio dawkować. But I've never seen anybody. Ale nigdy nie widziałem nikogo. Jump up and say it was the TV program that changed my life. Skaczącego i mówiącego, to był ten program w telewizji, który zmienił moje życie. Never. Nigdy. Very negative husband. Mam bardzo negatywnego męża. He says he will divorce me if I build this business. On powiedział, że się ze mną rozwiedzie, kiedy ja będę budować ten biznes. Apart from poison, is there anything else I can do? Czy oprócz trucizny jest coś innego, co mogłabym zrobić? Men are real easy. Wiecie, mężczyźni, to jest prosta robota. You can get a man to do anything you want. Naprawdę, każdego mężczyznę możecie zrobić z nim wszystko, co chcecie. Sit up and bark like a dog. Możecie powiedzieć, żeby usiadł i szczekał jak pies. Roll over. Żeby się przekręcił. That's an easy one. To jest bardzo proste. Do Amway. Zrób Amway. You can get a man to do anything. Wy możecie zrobić, żeby wasz mężczyzna zrobił absolutnie wszystko. We're talking 15 minutes. Tak naprawdę, my mówimy, no maksimum 15 minut potrzebujesz. The same. My, mężczyźni, przecież wszędzie jesteśmy tacy sami. It's not our fault. To nie jest nasza wina.